będzie olimpijski debiut, bo o tym tak, już myślimy. Tak, tak, tak. To już nawet pisano w Gazecie Wyborczej Szczecińskiej, że późny debiut. Ale jest jeszcze późniejszy, ponieważ zawodnik z Japonii ma 70 lat. Ile lat trzeba pracować na taki sukces? Wie pan, to jest, ja miałam ponad 16 koni przygotowanych do Grand Prix, więc jakby to jest jeden z lepszych koni, które udało mi się przygotować i zachować przy sobie, że tak powiem, bo my również no, żyjemy z tego, że hodujemy i sprzedajemy konie, więc jakby to jest moje hobby, jest to sport, który uprawiam, ale jest to też sposób na życie, dlatego miałam już w życiu dobre konie, a z tym udało mi się po prostu bardziej. Ekwador. Parę zdań o tym właśnie koniu. No jest to bardzo typowy, znaczy jest to typowy ogier. On ma swoją osobowość, on jest dosyć taki ostrożny w kontaktach, nie spoufala się z byle kim, więc jest to taki typowy macho. No i poza tym jest bardzo pięknym koniem, tak przynajmniej mnie się wydaje. Ogier kojarzy się z jakimś takim jednak dość ostrym koniem, ale on zachowuje się na czworoboku niezwykle delikatnie, pięknie tańczy. W ogóle ujeżdżenie przypomina uczniarstwo figurowe, bo tutaj i też ocena za wartość techniczną i za artystyczną programu. Ale to jest bardzo podobne. Muzyka, piękna muzyka, to wszystko trzeba zgrać, to trzeba bardzo długo pracować, bo domyślam się. Tak, tak, to prawda. Jest, znaczy, nie, może to nie jest tak jak z człowiekiem. Koń słucha moich pomocy, on nie tańczy do muzyki, tak jak to bywa w przypadku tancerzy czy też łyżwiarzy, prawda? Koń słucha pomocy, ta muzyka trochę pewnie na niego wpływa, czasami go trochę dekoncentruje nawet, ale powinno to wyglądać elegancko dla osoby, która patrzy na to i powinno to wyglądać tak, jakby ten koń wykonywał te elementy sam. Czyli im mniej widoczna ingerencja człowieka, tym lepiej. A niech mi pani powie, ile lat trzeba pracować na no właśnie taki sukces? Taki sukces jak zakwalifikowanie się do reprezentacji olimpijskiej, do występu w Igrzyskach Olimpijskich. No mnie to zajęło 30 lat. Niemożliwe. No tak długo już jeżdżę, ale miałam kwalifikację do Barcelony już no, wiele lat temu. Ale ze względu na to, że byłam jedyną wtedy osobą, która w ujeżdżeniu miała tą kwalifikację i nie rokowałam specjalnych nadziei na medale, to był to mój pierwszy koń, na którym startowałam Grand Prix, Rustan, i na nim właśnie miałam tą kwalifikację, to zostaliśmy w domu. A myślę, że tutaj w przypadku naszej trójki, mam nadzieję, że Michał również dojdzie, ponieważ jest w rezerwie, ale na pierwszym miejscu i ma duże szanse, żeby również wystartować na olimpiadzie, że stworzymy zespół i możemy zająć jakieś przyzwoite miejsce w drużynowo. Pani Beata Stremler i Michał Rabcewicz, no właściwie drużyna prawie w komplecie, tylko awans Michała jeszcze wciąż pod znakiem zapytania. Tak, tak, no bo ujeżdżenie to nie jest absolutnie dyscyplina zespołowa. Ja tworzę zespół z moim koniem, natomiast trójka tego rodzaju osób, czyli jeździec, koń, stanowi zespół i suma wyników będzie liczona do wyniku zespołowego. Więc oczywiście Beata ma kwalifikację, Michał czeka na nią, mam nadzieję, że będzie umiał. Jest pani już myślami trochę na tym czworoboku londyńskim? Jeszcze nie bardzo. Jest ładnie w Warszawie. A na razie w perspektywie Hertogenbosch, czyli Holandia. Właśnie, właśnie, to trzeba tak wszystko po kolei. Ja poza tym muszę powiedzieć, dla mnie ten start, ponieważ on na olimpiadzie jakby jest takim uwieńczeniem mojej pracy, ale to ja nie miałam jakiegoś wielkiego nigdy ciśnienia na to, żeby tutaj zdobywać medale. Po prostu lubię to, co robię i przypadkiem akurat wyszło, że zakwalifikowałam się na olimpiadę. No nie przypadkiem. No może trochę nie przypadkiem, ale trochę pomogłam przypadkowi. To jakie plany najbliższe? Hertogenbosch i później może jeszcze dwa starty jeszcze musielibyśmy, bo to też podejrzewam, że po Hertogenbosch muszę dać trochę odpocząć. Ja mam jeszcze drugiego konia, młodszą Klacz, która pewnie zastąpi go w tym okresie, kiedy on będzie odpoczywał. No i pewnie jeden, dwa starty jeszcze przed Londynem i później olimpiada.